jestem pod wrażeniem pomysłu, rozmachu i odwagi twórców całego tego miejsca, dlatego, bo to będzie coś, myślę, absolutnie innego niż mamy na rynku. Więc przed nimi, przed nami wszystkimi egzamin, czy ten koncept biznesowy, czy taka forma pokazania mody, postawienie na polskich projektantów, czy odniesie sukces. No ja jestem ogromnie ciekaw i trzymam kciuki. Wszyscy mówią, że jest bardzo, bardzo są fajne rzeczy, że są bardzo fajne butiki i że bardzo im się podoba, więc ludzie są naprawdę zachwyceni i to jest najważniejsze tak naprawdę. Mamy nadzieję, że jakby nikt nie będzie zawiedziony przyjeżdżając tutaj, że naprawdę jakby znajdzie to, czego szuka. Wybór jest ogromny, także można podróżować przez cały dzień i na pewno znaleźć wreszcie to, czego naprawdę się pragnie. Dla ludzi spoza Warszawy to rzeczywiście jest fajne miejsce, ponieważ wszystko jest tutaj zgromadzone. Łatwo tutaj wszystkich znaleźć, nie trzeba krążyć po mieście i szukać butików konkretnych projektantów, tylko to wszystko jest tutaj w Modo i pod tym względem na pewno to jest fajne miejsce, a czy to będzie sukces komercyjny, to się okaże pewnie w przeciągu paru miesięcy. Trendy są dla nudziarzy, mówiąc szczerze, więc ten dom mody, szczerze mówiąc, będzie pokazywał, tak czuję, jakby pasję projektantów, wizję projektantów i to, że polska moda kompletnie nie odbiega od światowych marek, światowych brandów, ani jakością, ani stylem, niczym. Że ta galeria jest tak ogromna i że jest tak duży wybór jak gdyby w fajnych butików, fajnych marek, więc myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych miejsc w Warszawie, do których będę przychodziła na zakupy. My jesteśmy świadkami najlepszej decyzji z ostatnich lat z zakresu sprawiania sobie przyjemności, bo my nie sprzedajemy płaszcza po to, żeby się okryć, odizolować, żeby nam było ciepło, tylko po prostu chcemy sobie, swoim klientom umożliwić sprawianie przyjemności. My sprzedajemy, proponujemy markę premium. W związku z tym to klienci ciężko pracują na te swoje pieniądze i oni, dokonując transakcji w naszym butiku, chcą sobie po prostu zrobić przyjemność. Mogą znaleźć ładne, ciekawe rzeczy, gdzie wszędzie zostaną zauważeni. Następnym razem, jak się sięga po koszulę do szafy, to się wybiera tą, która jest kupiona u nas w butiku, bo w niej się najwygodniej czuje, bo ona spełnia wszystkie wymagania.